Znakomicie na mazurskich szutrach spisują się Sesk i Francis. Po pierwszym etapie Orlen 79. rajdu Polski Łotysze prowadzą nie tylko w klasyfikacji RSMP, ale również w Mistrzostwach Europy. First what comes in mind is joy and you know, sometimes when car flies over the crest and everything, it's so nice and then yeah, the result comes after that. Na drugim miejscu w RSMP ze stratą ponad 41 sekund znajdują się Marczyk i Gospodarczyk. Dwukrotni mistrzowie Polski sporo czasu stracili na pierwszym z sobotnich OS-ów. Sam sobie narobiłem trochę na tym pierwszym odcinku Świętajno. Z własnego błędu musieliśmy cofać, ponieważ wyrzuciło nas trochę za bardzo na zewnętrzną. Tam był duży taki pień, więc straciliśmy około 15 sekund, co nie zmienia faktu, że potem wszystko było ok. Trzecia lokata należy do załogi Grzyby Binienda. Nasze tempo i tak nie jest złe, bo jedziemy szybciej niż w zeszłym roku, tylko no niestety panowie są troszeczkę szybsi. Sobotniej rywalizacji nie ukończyły rodzinne duety bracia Szejowie oraz bracia Kotarbowie. W klasie Rally 3 bezpieczną przewagę nad rywalami mają Matulka i Dymurski. No mamy teraz już sporą przewagę w RSMP i no myślę, no chcemy to po prostu jutro dowieźć. Na pewno tą drugą pętlę też już troszkę odpuściłem z tą wiedzą, że Piotrek nie jedzie. Mieliśmy też swoje przygody, oszczędzaliśmy samochód, ale no jestem bardzo zadowolony, to był dobry dzień. Wśród osieg liderują Pretko i Jurgała. Tam była delikatna przygoda na OS-ie Wieliczki, zabrało nam tam przedni zderzak. Aczkolwiek było to spowodowane kolejną i na dohamowaniu po prostu go oberwało nam. Na niedzielę zaplanowano 8 OS-ów o łącznej długości ponad 78 km. Ceremonia mety odbędzie się o godzinie 18:15 na rynku w Mikołajkach.